Nie wiem, który to dzień, trzeci czy czwarty? No jakoś tak. Ale jestem zachwycona, zachwycona. Niedługo będą do jedzenia. Bajka, bajka. A jeszcze chcę wam pokazać, bo tu, jak byłam u teściowej, ona ma... To jest drzewko szczęścia i wiecie, wsadziłam go do wody, żeby mi puścił korzonki i mam nadzieję, że on mi się przyjmie. Tylko moja teściowa ma tak piękne to drzewko szczęścia, tfu tfu, że uwierzcie mi, że zanim moje urośnie takie, to niestety, no ale trzymajmy za niego kciuki, żeby się przyjął i rósł w siłę. A z gości specjalnych mamy tylko mi. No dupę pokazujesz, no gdzie ty jesteś? Mi, tak, mi. Kochane, no mi. No dobra, bo on się chce kiziać, nie pokażemy się. Ale za to Milord leżakuje tam. O! W całej okazałości. Dzisiaj obiad. Jeden z najtańszych. Zziajałam się, bo byłam na dworze na chwilę. Jeden z najtańszych. Zostało mi... Miałam chleb czerstwy. I to jest jeden ze sposobów na wykorzystanie go. Jeden z najtańszych obiadów świata, jakie ludzkość widziała, więc po prostu namoczyłam ten chlebek w mleku. Wbiłam w tej chwili jedno jajko, dodałam pietruszkę z zamrażarnika. Przesmażyłam pół cebuli z czosnkiem, zaraz to dodam do środka, doprawię jak namielone i ewentualnie zobaczę, czy jeszcze jedno jajko wbiję, czy może odrobinę bułki tartej dosypię, ewentualnie mąki ziemniaczanej. I tu już mi się woda gotuje, muszę ją przekręcić. I po prostu robimy pulpeciki, wielkość taka, jaka wam odpowiada, i na wodę, i hejo! Uwierzcie mi, że te kotlety ja już robiłam i jest przepis na moim kanale, tylko że ja dodawałam jeszcze przesmażony szpinak. I wtedy, gdy mój mąż pierwszy raz je spróbował, to uwierzcie mi, że myślał, że tam jest mięso, a mięsa nie ma wcale. Jeszcze jeden sposób na wykorzystanie czerstwego pieczywa, to po prostu wziąć i zrobić sobie grzanki. Ewentualnie z czosnkiem, albo same z ziołami i na przykład w takim oto pojemniku, który się tak zasysa. Możecie sobie je spokojnie przechowywać, nie wiem ile, ale no do miesiąca czasu na pewno. Zobaczcie, jak towarzystwo sobie pływa. Nie wiem, trzymam je tak na oko, widzę, że one się zaczynają unosić do góry. Na pewno nic im nie będzie, także jeszcze troszkę je potrzymam. A kolejnym, poczekajcie, kolejnym sposobem na czerstwe pieczywo jest po prostu starcie na bułkę tartą. Ja mam je w oryginalnym opakowaniu po cebuli prażonej, ale znajdę zaraz, mam jeszcze jeden, nie, źle mówię. Ten, tu mam płatki i przesypię sobie w taki słoiczek, żeby to ładnie wyglądało. I tada, zobaczcie, czy to nie wygląda jak mielone? Boskie, nie? A jeżeli chodzi o sos, to wiecie co, wymyśliłam, matko, tu mam pomidorówkę, bo miałam wczoraj rosół, więc zanim zrobiłam pomidorówkę, to wlałam trochę rosołu, jak widzicie, kopru jest dużo, odrobinę mleka, odrobinę mąki ziemniaczanej, doprawiłam wszystko, jeszcze tam odrobinkę solą, pieprzem, to wszystko, no taki byle jaki sos, także zobaczcie, czy to nie wygląda jak mielone, a uwierzcie mi, że jak zrobicie to pierwszy raz, to ktoś, kto tego nie jadł, na pewno uwierzy, że to jest mielone, jeżeli mu wkręcicie. Uwierzcie mi z ręką na sercu, bo mój mąż to się nabrał po prostu. Ja nawet nie musiałam się pytać, czy on wie, czy tam jest mięso, bo on sam wiedział doskonale, że smakowało mu to jak mięso. Także wypróbujcie i przy okazji nie będziecie wyrzucali czerstwego pieczywa, tylko spożytkujecie je w bardzo dobry i smaczny sposób. Niuny! O Jany, no... Niuny, no nie mogę dojść. Ty tak mocno śpisz? Śpisz? Niuny to nawet chrapie. Ale... Wielkie ciało. A tu... Karol Krawczyk, Tadzionorek. Nasz kot ma Downa. Ała, no co ty robisz w ogóle? No nie, ja nie będę tak nagrywać.
Jak ty będziesz takie numery odsadzał? Nawet listy zakupów nie mogę zrobić. Milony z kochaną. Masz szpony. Ła! Za ostro! Ty wyrwał to? Milano, twój fotel. Siebie, skopany wściekł. No co tak kopiesz? Jaki wścieknięty. Co ty czynisz? Kopnij se, kopnij. Jeszcze kopnij mocno. Skop to. Co oni mają z tymi kopaniem, nie? Co oni mają z tymi kopaniem? To one piją. No toaleta teraz, no nie, no. No. Mieli gdzieciku. Gdzie jest ten z ojcem siku. A Buzia ma problem żołądkowy, ma srakę. Gdzie jest obłożnie chory? Milik, idź zobacz. Do obłożnie chorego. Co on tam... Co on tam narobił? Czy on tam dyszy, czy on nie dyszy? Kopnij. Łano, bo już mnie boli. Łano! Oho! Żeby go nic nie ominęło. No gdzie obłożnie chory? Nie wiem. No idź no skontroluj. W umieralni może. Niuni! No, ta wściekły to ty jesteś wściekły. Mnie drabnął. Widzisz to, Karol? Ma za duże pazury. On ma dżądra. Dżądra. Idź tam. Na inhalację. Połóż tą wykałaczkę, jeżeli to mi wynosi ją. Zobacz, to wynosi wykałaczkę, widzisz? No, to ty zostawiasz tu wykałaczki, on potem po całym domu je roznosi. No ty jest roznosiciel. Lumbago do ciśnie. No to lumbago. Ciebie ciśnie. Ta małpka z tyłu. Ciki, 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 ciki. Kapucynka uciekła z cyrku. No. Kapucyn. Do Katarinki blokuje. No. No tak trochę jak krzyż. Jak tak siedzi. Tak krzyż. On też tak siedzą. On też tak siedzą. No zobacz, nie nabije się. No nie nabije się z niego. No tak, spróbujesz bić, żebyś przyciąć zrobić. Zobacz. Mm-hmm. Zgarbiony kangur. Taka surikatka, ale nie doszła surikatka. Nie dorobiona. Gruby się robi, kiedy brzuszek dostaje. Ty masz... Jezu, obłożnie chory, tam zobacz. Widać go. Na rogu dopadnie. Niuni, no chodź. Wywaliśmy cię. Chodź, Niuni. Ta plama tam to jest Niuni. On symuluje. Nie no, było widać w kowecie, że jest problem. Specjalnie się najadł czegoś. Tak, specjalnie się najadł. Ty, ja stroczę kamienie obrąbał. Milik mu coś Tak, Milano mu dał coś do jedzenia. Swoją porcję chyba. Ciki, to ty męski się robisz. Zniewiaściały byłeś teraz taki męski. Że jest młody. No Niuni! Oho! Kuweta. Sraczka znowu. Sraczka. Czekoladę mu daj, po czekoladzie nie ma sraczki. No ale to musi być gorzka chyba. Laku, laku. O, ty, to tak. O. Ty, gdzie jedzie? Bo na rowerze podobał.
na rowerze. Sraka? Słysz. Jest i sprawdzić. Mieli jakieś diagnozę wystaw. Dostaw to. Boże, nie, o nie trzymam kciuki. Oby twarda była. Posłuchaj mnie, jak leci. Nie no, przestań. Tu robi. Ale urosły. No w sumie te długie to już się nadają do jedzenia. Ale jaja, co? Ale jaja. Urosły mi, urosły mi. Mi? Odpowiada ci koperta, tak? Tak lubisz te koperty? Czekaj, bo tu mamy adres. Bo tu mamy adres, musimy go zakryć. Co by nigdy nie wiedział. No. Milikowi tak odpowiada ta koperta, że masakra. Buzia to ma w tyłku, tak jak wszystko. O, turysta idzie. Turysta idzie. A Milono... Ała! Dobra, koniec. Ała, no zahaczyłeś się. O. No. Relaksik. Proszę zejść ze stołu. Żebym ja nie musiała papyrzeć za chwilę. Wiesz? W tej chwili! Wróciłam z pracy, byłam na zakupach i nie wiem, czy jest sens pokazywania wam, bo nie kupiłam nic spektakularnego. Generalnie to się zgrzałam i z tego wszystkiego zdjęłam moją pelerynkę. Miałam jeszcze płaszcz na sobie, zdjęłam moją pelerynkę, ale nie zdjęłam mojego szalika, już kiedyś zostanę w nim chwilę, bo zaraz muszę jechać niestety po mojego męża, bo nie ma dzisiaj czym wrócić z pracy. I słuchajcie tego. Coś, co kupiłam, to po prostu sterta owoców, dwa grejpfruty. Zielone, po prostu kocham i uwielbiam, najwspanialsze grejpfruty na świecie. Także kupiłam sobie dwa zielone, dwa bananki, troszkę mandarynek, bo już znalazłam i tu, o, tu jest jedno pomarańczko i tam jest drugie pomarańczko. A z części kosmetycznych to żel z Balea, który był niby o zapachu jaśmina i nie wiem, czy to była lawenda, czy... Już nie pamiętam, zapach nie był specjalny, wręcz był okropny, bym mogła powiedzieć. Nie było to drogie, duże opakowanie. Jeżeli chodzi o prysznic, to niestety nieporęczne, bo tu jest taka ta wielka dziura. I generalnie zużyliśmy go do rąk. A tu mamy peeling, który bardzo ładnie prezentował się na półce mojej łazienki ze względu na to drewienko, które ma w zakrętce. I peeling był delikatny i bardzo fajnie oczyszczał. Wiecie co, może tak chwilę... Podyskutujmy. Bardzo fajnie oczyszczał ze względu na to, że po wypilingowaniu buzi tym peelingiem, on był delikatny i nie było takiego efektu, wiecie, że skóra jest taka po prostu czysta, że aż piszczy. Tak jak talerze, jak się przejedzie tak paluchem. Nie, nie było tego. Buzia była fajnie nawilżona, była, było czuć, że jest czysta i naprawdę... On był niestety drogi, ten peeling i czy bym kupiła go ponownie? Myślę, że nie, bo uważam, że jest dużo tańszych zamienników takich peelingów, więc na pewno go nie zakupię. Jakoś na razie nie ciągnie mnie do kosmetyków z wyższych półek ze względu na to, zmywarka otwarta, wiem, bo muszę tu porządek zrobić. Nie ciągnie mnie do wyższych kosmetyków, wiecie dlaczego? Że ja już w swoim życiu testowałam dużo kosmetyków z wyższych półek, takich drogich. Mój najdroższy krem, jaki zakupiłam, kosztował 300 zł, wiem. Szaleństwo, wiem. Ale mam nauczkę, bo już wiem, że więcej takiego kremu nie kupię. Tyle. Uważam, że można od czasu do czasu kupić kosmetyk z wyższej półki, ale powiem wam, że w moim odczuciu tak jest, że gdy kupię kosmetyk z wyższej półki, jestem zadowolona i tak mimo wszystko w bardzo i dużo lepszym składzie znajdę kosmetyk tańszy, który ma to samo działanie. A tu jeszcze mam, słuchajcie, całą reklamówkę słodyczy, ale nie będę wam tego pokazywać. Tu są tylko i wyłącznie słodycze. Tu jest tyle kalorii w tym, że sobie nawet nie wyobrażacie, bo będzie niespodzianka. Tak. Nazwijmy to tak. A teraz bardzo szybko przejdźmy do zakupów. Kupiłam dynię, bo będę potrzebowała do ciasta i chyba wam nagram to ciasto. Pekinka. Jedna papryka żółta, jeden ogórek, jeden batat, jedno awokado. A tu słuchajcie, znalazłam taką cudną dynię ozdobną. Zobaczcie, jaka piękna. Szkoda, że była jedna, bo bym kupiła kilka, bym porozstawiała sobie na tym. No, no.
na parapecie czy gdzieś, żeby ożywić. Serek, który kupuję u nas w markecie Dino i on jest świetny, to jest ser starty, który idealnie komponuje się do spaghetti, żeby posypać. W Biedronce dorwałam z Kamisa sól morską ziołową, także też bardzo fajnie. Oczywiście w Biedronce dwa hummusy, klasyczny i pomidorowy, pieczarki, dwa opakowania tortilli, dlatego że już nie mieliśmy ani jednej, a to zawsze się przydaje do szybkiego obiadu, bazylia na pesto i serki wiejskie, jeszcze mi nie minęła faza na nie, oczywiście skoła najlepszy i niestety wypierdaczył się pierun jeden w torbie, wszystko było zarąbane, brudne, musiałam czyścić, także nic innego, tylko po prostu zła jak osa byłam przy rozpakowywaniu zakupów. No to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Hi. Rozpakowując zakupy stwierdzam, że fajnie, że ta blok solniczka, tak, solniczka jest w kolorze niebieskim, bo zobaczcie, szara, dobra, okej, czarna, no pójdzie w tłoku, biała, no niby dobra, też czerwona, brązowa i wreszcie niebieska, która mi będzie tu ślicznie pasować, no zobaczcie, czyż nie jest bajeczka? Też tak myślę. Na razie stój tu, a ja ogarniam dalej. I dorwałam jeszcze dwie. One są naprawdę fajne, zobaczcie, o, teraz widać lepiej kolor. No tak to wyglądają na ciemne pomarańczowe. O, a ta coś nie ma koordynacji. A mój kolega puścił korzonki? Jeszcze nie. Wodę wymieniłam. Codziennie rano wymieniam, więc czekamy. Co się dzieje? Czajnik szumi i tak cię nie słychać. O mi! No mi! No mi! O, jaka histeria! O jeny, no co, głodny? Ty chyba pół godziny temu jadłeś. Razem z Nuni. No dobrze, już podaję.